Kurde, no, to jesteśmy najszybsi, na pewno. Dobra, ja gram partię, ja gram partię. Ja muszę dać mata 9 hetmanami, także mam trochę ciut trudniej. Dobra, podrzuciłem. No kurde, ten kompek gra irracjonalnie, ty, zbiję mu. Odbił, skubany. Dobra, oglądamy partię Dawida. A ja, no chyba byś... Dobra, nie trać pionków po prostu, nie? No staram się, nie? Ale jak mi... Zresztą to jest to, co gadaliśmy. No jak mi zbije, to po mnie. Tak, na spokojnie. Kurde, trochę się tu zablokowałem, muszę przyznać. Dobra, wiesz co? Zbić na E5 po prostu? Albo nie, będę jak dzieci z przedszkola. O tak, dzieci z przedszkola miały rację, tak należy. Byliśmy pierwsi, co nie? Nie ma szans, że... Tak, nikt się... Okej. Dobra, chyba tu mata żadnego nie ma. Najbardziej się boję, że dam mata tu. Dobra. Kurde, tylko byleby mi piona nie zbił. Jak zbije mi piona, to tak, będę płakał. Tak, Zbychu. Są do wykonania misje dwie, czyli mat roszadą i mat 9 hetmanami. Oprócz tego trzeba jak... Dobra, zacznę tu oddawać figury. Kacper, jesteś? Bo cię nie słyszę. Jestem, jestem. Dobra. Trochę nie jestem, wiesz, przekonany, czy czasem mi przerywa. Dobra, zgarniam mu wszystko. Czasem coś przerywa, ale w granicach rozsądku. Dobra, tutaj oddaję gońca. No bierzże tego gońca, typie. Dobra, zgarnę te piony jeszcze. O! Tu muszę dać szacha. Cóż za precyzja, żeby pionka nie oddać. Dobra. I teraz tak, muszę oddać wieżę, to wprowadzę sobie tu wieżę. Nie ma pata. Nie ma pata. Proszę wieżyczkę. Proszę wziąć wieżyczkę. Dobra. Trochę w tych poprzednich partiach to miałem taki problem, że niechcący mata dałem parę razy. Dobrze, i teraz wyganiam króla. Dobra, dorobię sobie tu hetmana. Nie ma pata, okej. Żeby nie było, to ja gram tak idiotycznie, żeby dorobić 8 hetmanów, to tak... Dla słowa wyjaśnienia. I teraz podprowadzę sobie króla, żeby ten król ograniczył moje hetmany. To takie sprytne zagranie. Najgorzej będzie, jak będę musiał później zagonić jego króla na drugie skrzydło, nie? Dobra, cyk. Tu się wszystko zgadza, cyk. Tu się wszystko zgadza, cyk. I teraz zaganiam go w drugą stronę. Ale wszystkie moje zmysły szachowe zostają wystawione teraz na bardzo ciężką próbę, ponieważ muszę grać tak, jak mnie przez całe życie uczono, żeby nie grać. Tak, i żeby pata nie dać, nie? Tak, tak, no tutaj jakbyś widział pata, to krzycz od razu. Chyba ustawię wszystkie hetmany na przekątnej, nie? To one wtedy nie będą tak jakby współpracowały, co nie? Tak, tak. Dobra, i teraz tak, które on ma pola? Bo teraz, dobra, przestawię tu, żeby nic nie stało na tej przekątnej. I teraz lecę kolejnym pionem. Dobra, z szachem. I teraz matuję.
Jest mat.